W nagrodę za tak ciężką pracę piłkarze pojechali na wycieczkę do Barcelony, a tam zobaczyli mecz FC Barcelona - Atletico Madryt. Sadza to jest pan piłkarz. Nie widziałeś pana piłkarza? No patrz. Patrz. To jest pan piłkarz. Nie wstają? Jaki miałeś wynik? 2-0. Ja też. Tak? Ja też. Ja na razie mam 2-1, ale nie będzie. Szybko się nadzieja skończyła. Ile miało być? Jeden dzień podczas zgrupowania poświęciliśmy na rozwiązanie zagadki. Podobno człowiek z tego zdjęcia znajdował się na zgrupowaniu z drużyną Górnika. Kto to taki? Niewielką podpowiedź stanowiło zdjęcie numer 2. Szukaliśmy, pytaliśmy, reakcje były podobne. O cholera. Oh my god, Beckham. Tu jeszcze trochę, ale tutaj bez szansy. Ja to szukamy zagina. Zobacz to zdjęcie. Podobna jest tu na zgrupowaniu. Wiem, o co chodzi. No na pewno tutaj. Jak kadra Polski numer 18, to jest wszystko jasne. Zdjęcie nie pokazane jak też. Jest podpowiedź tutaj jeszcze. No to już widziałem. Znany temat, nie? Janotka! Janotka! Dlaczego? To powinniśmy na tym. To jest ta siostra bliźniaczka Michała Janota. Ona też gra w piłkę? Ja. Dobra. Kto? Ty masz takie długie włosy, nie? Okej, wszystko jasne. Oto Michał Janota i jego aktualna fryzura. Kto to był? No to byłem ja, tak? To było, bym powiedział, chyba z 10 lat temu. Z 10 albo 11 lat. Stare zdjęcia i nieprawda. Ja chcę o nich jak najszybciej zapomnieć. Blondyn byłeś wtedy. No nie ma co ukrywać. Mamusia zawsze chciała mieć... Chciałem mieć córkę i starała mi się to chyba wpaść do głowy. Jak byłem młody, to nie zwracałem uwagi na fryzurę, tak? Chodziłem zawsze z mamą do fryzjera i mama gdzieś tam zawsze mówiła, do zrób sobie pasemka, tak? No i niestety, no, gdzieś tam byłem, że tak powiem, chory psychicznie. Chyba, że się na to zgodziłem, ale niestety miałem taką fryzurę. No ale no, mówię, przynajmniej można się teraz... Ale wtedy szał. Wtedy szał. Znaczy, no powiem szczerze, razem z Grzesiem Krychowiakiem mieliśmy podobne włosy i gdzieś tam staraliśmy się upodabniać do siebie i Grzesiu też miał nieprzyjemną sytuację, gdzieś mu kiedyś włosy podpalili w tramwaju, więc musiał je też ściąć. I tak się zakończyła nasza przygoda z pasemkami i z długimi włosami. Poszedłem do fryzjera. Myślałem, że zajmie mi to maksymalnie pół godzinki, a się okazało, że siedziałem u fryzjera 7 godzin. Pokazałem pani fryzjerce zdjęcie Davida Beckhama i zapytałem kulturalnie, grzecznie, czy da radę taką fryzurę zrobić, tak? Powiedziała, że bez żadnych problemów, co potem no niestety wyszło jak wyszło i musiała jeszcze 4 razy mi farbować włosy, więc spędziłem 7 godzin u fryzjera, więc no nie wspominam tego dobrze. Pasemek już nie będzie? Nie, już nigdy w życiu. Your time is over. I've had enough. Your time is over. Yeah. Czas na podsumowanie. Na zgrupowaniu był czas ciężkiej pracy i odrobiny relaksu. Trenerzy pokazali spore umiejętności, nie tylko piłkarskie. Za duża presja, bo po 5 euro gramy. Nie tylko alpinistyczne. Naprawdę nic tam nie skreślić. Będzie. Na pewno wspinaczka od trenera. No, wspinaczki tak, ale z gry to nic. Ale także taneczne. Aniu, kocham cię. Okazało się, że Górnik ma kibiców także w Hiszpanii. My name is Angel Mujeran, manager sport for Tottenham, and I am a lead professional. And my discipline is 3,000 steeplechase. My biggest win is a bronze medal in the European Championship in 2014 in Zurich. I will go to Rio Olympic Games. I hope. Jeździło się za bajtla na mecze w Zabrzu, na wyjazdy i tak się losy potoczyły, że mieszkam w Hiszpanii. Z Hiszpanii wszyscy wiedzą, co to znaczy Górnik. Na meczu też już byli. My name is now Deco, officially Deco. Wreszcie trzeba było wracać do Polski. Zapamiętaj ten czas. Oczekiwanie na samolot młodzież spędziła przy książkach. Co czytasz? Nowela. No proszę. O czym jest? Dopiero zaczynam, wiesz? Pierwsza strona. A, to w ostatni dzień zaczynasz. Ale to już kolejna książka, nie? Jeszcze jedną przeczytałem. A Piki co czyta? Nie. Oblicza geografii. Interesuje cię to? Tak, bardzo. Maturka. Ale zaraz startuje liga. Nawet lotniskowe monitory przypominały, co teraz się liczy. Tak będziemy kręcić Krakowie w pierwszym meczu. Opa, do młyna. Może 20 po, nie? Pół, pan do pana, będę wyjechać. Stebel byłych kolegów będzie pogrążał. Hop, hop, hop. 20 po i dziadek. A zaraz potem to, na co wszyscy czekają. Zapraszamy na derby z Ruchem. Na derby z Ruchem zapraszamy. Jeśli film się nie spodobał, to wiecie, do kogo pretensje.